Adrian Krupa, dzień dobry. Dziś w programie. Promocja wyjątkowego kalendarza. Aukcja prac osób niepełnosprawnych. Turniej piłkarski Młode Orły Cup. Romuald Erenc nagrodzony. We wtorek 3 grudnia w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Sieradzu odbyła się promocja niezwykłego kalendarza na rok 2014. Zdjęcia opublikowane w tym niezwykłym kalendarzu są spełnieniem marzeń dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, na których można zobaczyć wizerunek tych wyjątkowych modelek i modeli. Dzieci, które są twarzą kalendarza 2014, to uczniowie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Sieradzu, uczestnicy zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, podopieczni przedszkola specjalnego oraz uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Inicjatywa przyjęła się bardzo szybkim, tak jakby chęcią pomocy. Znaleźliśmy wielu sponsorów, którzy odpowiedzieli tak i okazało się, że powstało 25 pięknych zdjęć, z których trzeba było wybrać 12 na kartki podstawowych miesięcy i 13 to jest taki zbiorowy układ agencji, która nam pomogła realizować to zadanie na pierwszą stronę. Ja myślę, że inicjatywa jak najbardziej fajna, dlatego że często jest tak, że my jeszcze, szczególnie dorośli, obawiamy się tego wizerunku dziecka niepełnosprawnego, obawiamy się reakcji, a tak naprawdę dziecko niepełnosprawne, myślę, jest mądrzejsze od nas wszystkich dorosłych, bo emocje wyrażane u dziecka są bardzo spontaniczne, reakcje są zawsze niemanipulowane, czyli adekwatne do bodźca, do reakcji, a myślę, że to też jest taka forma terapii dla nas wszystkich. Dlatego, że wreszcie możemy pokazać, co robimy jako placówka, że dzieci u nas są naprawdę radosne, uśmiechnięte, że dzieje się dużo dobrych rzeczy pod kątem kształcenia niepełnosprawnych dzieci. Jak same dzieciaki zareagowały na ten pomysł i jak się odnalazły w tej nowej roli? To znaczy tak, no myślę, że ta grupa, która brała udział w sesji, to była już grupa często z własnej inicjatywy, przychodzące chętnie do pani Zuzi, pytające się, czy mogą brać udział, szczególnie uczennice szkoły zasadniczej zawodowej. Większość było wystąpienie do rodziców, czy wyrażają zgodę na taką opcję. Przyjęte to było bardzo pozytywnie, z pozytywnymi emocjami. Myślę, że bawiły się dobrze i jak widziały swoje pierwsze zdjęcia, to była jeszcze większa radość i chęć tego, że szkoda, że to się już skończyło, bo sesja trwała 3 dni. Były to zdjęcia na terenie naszego parku miejskiego, na terenie mostu i na terenie naszego specjalnego ośrodka tutaj na Placu Zabaw. I myślę, że potem okazało się, że jak się pojawiły te fajne zdjęcia, dzieci się jeszcze zgłaszały, czy jeszcze nie mogą brać udziału. Czyli zainteresowanie tak jakby w miarę, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Najpierw było trochę obawy i trochę strachu, ale potem się okazało, że pomysł się sprawdził, że jest adekwatny i jest potrzebny. Dzięki tej inicjatywie udało się spełnić marzenia wielu dzieci. Pomysłodawcą kalendarza była pani Zuzanna Kuran, nauczyciel ośrodka, która przy współpracy innych nauczycieli doprowadziła do opublikowania kalendarza. Wsparcie charytatywne wielu osób sprawiło, że na twarzach dzieci pojawił się uśmiech. Te dzieci zasługują na wszystko, na ciepło, na dobro i myślę, że ten kalendarz, jak i ta cała inicjatywa nasza, która od początku do końca będzie postrzegana przez wszystkich jako naprawdę rzecz wyjątkowa i godna polecenia i naśladowania przede wszystkim. Na początku, jak pierwszy dzień zdjęć, tak mieliśmy lekkie, no wiadomo, wahanie, prawda, no bo inaczej się współpracuje z takimi dziećmi, ale po 2-3 minutach było wprost rewelacyjnie. Dzieci same pchały się przed aparat. Nie było najmniejszego problemu ze zdjęciami. Każde dziecko miało zrobione tyle zdjęć i one i wspaniale grały, i ustawiały się, i później podglądały te zdjęcia i dziewczynki mówią, o ja tu źle wyszłam, i takie teksty ja po prostu patrzyłem. Oczywiście, poprawiamy, kochanie. I robiliśmy te zdjęcia i przez wszystkie 3 dni, akurat tam się świetnie pogoda ułożyła, że poniedziałek, wtorek, środę skończyliśmy cały materiał i generalnie każdy dzień był rewelacyjny. Dzieci z wielką radością, ochotą podchodziły do zdjęć. My byliśmy, świetnie się bawiliśmy, dzieci również. No i chyba o to nam chodziło wszystkim razem. Jak podkreśla pani Iwona Górka, dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, nie udałoby się wydać kalendarza, gdyby nie pomoc ludzi dobrej woli. Środki pozyskane z rozprowadzenia kalendarza 2014 zostaną przekazane na zakup pomocy dydaktycznych, z których podczas zajęć korzystać będą dzieci i młodzież niepełnosprawna. 4 grudnia w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej odbyła się aukcja prac osób niepełnosprawnych, uczestników terapii zajęciowej. Już po raz 15 w ramach warsztatów terapii zajęciowej odbyła się aukcja prac osób niepełnosprawnych. Do licytacji zgłoszono 88 obrazów,
wykonanych w różnych technikach. Między innymi prace olejne, malowane na szkle, jedwabiu, wyszywanki, wianki adwentowe. Można było również nabyć piękne prace wykonane ręcznie. Anioły z brzozy, krasnale, mikołaje i inne ozdoby choinkowe, które cieszyły się olbrzymim powodzeniem. Dzięki tej inicjatywie podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej rokrocznie mogą spełniać swoje marzenia. To jest 15. aukcja, czyli troszkę jubileuszowa. Skąd pomysł? Trzeba byłoby cofnąć 15 lat wstecz. Myślę, że pomysłodawca miał wspaniały pomysł, by wymyślić taką akcję. Aukcja prac osób niepełnosprawnych to takie zdarzenie, w ramach których prace uczestników warsztatu terapii zajęciowej, który mieści się tutaj przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, są poddane weryfikacji wszystkich osób, które chcą tutaj przyjść. Te prace są różnorakie. Są to obrazy, są to wyszywanki, są to rękodzieła. Jest przeróżna technika wykonywania tych prac i te wszystkie prace dzisiaj można tutaj podziwiać. Osoby, uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej, 20 osób uczestniczy w zajęciach warsztatu, realizują sami, własnymi rękami te prace i czują olbrzymią satysfakcję, że mogą wystawić te prace i że osoby, które odwiedzają aukcję, mogą je nabyć, mogą pochwalić tą pracę, mogą się cieszyć widokiem, a potem też mogą cieszyć się w swoich domach z tego, że te prace często są ozdobą mieszkań w wielu, wielu domach. Aukcja jest coroczna, a wartość jest podwójna, tak? Bo możemy mówić o takiej wartości czysto pieniężnej i ona jest tutaj weryfikowana dzisiaj podczas tej aukcji. Mam nadzieję, że będziemy tutaj mieli do czynienia z licytacjami na wysokim poziomie. Przyjaciel aukcji, pan Michalski, zawsze używa dwóch rodzajów młotka. Jeden do aukcji o charakterze troszkę mniejszym, a drugi, ten grubszy, do aukcji nieco wyższych kwotach. Także mam nadzieję, że ten drugi młotek będzie używany częściej. Natomiast druga wartość to jest ta wartość emocjonalna. Osoba, która przez dłuższy czas wykonuje tą pracę, często musi się przemóc w pewnych sprawach. Istnieją mimo wszystko pewne bariery, które czasami są przed osobami niepełnosprawnymi. Także ta satysfakcja, radość, kiedy ich praca zostaje sprzedana, no jest nie do opisania. Na jaki cel zostaną przeznaczone te pieniążki, które uda się uzyskać w dzisiejszej aukcji? Cel jest zgodny z celem, który realizuje warsztat terapii zajęciowej. Tym celem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa. Co roku środki te przeznaczane są na sprawy związane z integracją osób niepełnosprawnych. Co roku też dzięki Urzędowi Miasta otrzymujemy wsparcie, dofinansowanie do tej formy pomocy, za co bardzo urzędowi dziękujemy. I najczęściej środki te, w zasadzie wyłącznie, są przeznaczane na wyjazdy. Taki wyjazd w tym roku odbył się w Góry Świętokrzyskie, gdzie osoby, które odbywają rehabilitację w warsztacie terapii zajęciowej, zwiedziły wiele atrakcyjnych miejsc. Jak mogliśmy usłyszeć, aukcja prac osób niepełnosprawnych to wyjątkowe wydarzenie dla samych autorów, ale również dla wielu sieradzan. Wydarzenie co rok cieszy się ogromnym zainteresowaniem. My również jako Sieradzka TV Media braliśmy udział w licytacji. Pozdrawiamy wszystkich uczestników terapii zajęciowej i zachęcamy naszych widzów do brania udziału w tego typu aukcjach w latach następnych. W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 9 w Sieradzu odbył się turniej piłki halowej Młode Orły K. Nie lada wydarzeniem dla młodych piłkarzy była rywalizacja podczas kolejnej już edycji turnieju Młode Orły Cup. W imprezie wzięło udział blisko 100 chłopców, którzy z wielką determinacją, pasją i zaangażowaniem rozgrywali każde ze spotkań. Jest to konsekwencja faktu, że prowadzimy też grupy młodzieżowe. Dla nas to oczywiście od strony szkoleniowej jest bardzo cenna inicjatywa. Tak, możemy, chłopcy mogą przede wszystkim zweryfikować swoje umiejętności na tle innych drużyn, no ale przede wszystkim zabawa, tak? Trening treningiem, natomiast te emocje, których tutaj też się uczą, tego na pewno na treningach nie doświadczą, pewnego stresu, to są rzeczy niby niezwiązane z piłką, ale jednak się okazuje bardzo istotne w sporcie, więc no to są te rzeczy, które powodują, że staramy się to rok w rok organizować. Grają przede wszystkim dla zabawy, dla potwierdzenia swoich umiejętności, natomiast na pewno tutaj wynik nie jest najistotniejszy. No oczywiście w tych kategoriach wiekowych bez nagród by się nie obyło, dzieci oczywiście byłyby mocno zawiedzione, a więc tradycyjnie puchary, dyplomy, medale, statuetki dla najlepszych bramkarzy, dla najlepszych strzelców, a więc no, pewien standard, który musi być, bo inaczej tego turnieju nie udałoby się szczęśliwie skończyć, bo mielibyśmy tutaj rewolucję dziecięcą.
Zainteresowanie jest bardzo duże, potrzeby są. Jeżeli tylko moglibyśmy, to takich turniejów można było w ciągu roku organizować około 10 i również by było zapotrzebowanie. Turniej jest organizowany cyklicznie, raz do roku od 4 lat. Dzięki tutaj właśnie środkom z Urzędu Miasta możemy organizować taki turniej i dzieci mogą się bawić i rywalizować. Z młodymi piłkarzami rozmawialiśmy o ich największej pasji, jaką jest piłka nożna. Dlaczego ty grasz w piłkę nożną? Bo ją lubię. Za co lubisz piłkę nożną? Że można dostawać pochwały od fanów. A powiedz, kto jest twoim ulubionym piłkarzem? Lewandowski, Messi i Ronaldo. Dlaczego oni? Bo są dobrzy. Dlaczego grasz w piłkę nożną? Za co ją lubisz? Bardzo ją lubię, to jest moje życie. Ale za co tak bardzo lubisz piłkę nożną? Kiwać się, grać, podawać, strzelać. Powiedz, których piłkarzy lubisz najbardziej? Leo Messiego. A za co go lubisz? Bo jak oglądam go z telewizji, to widzę i próbuję robić to samo, co on, i strzelam gole. Emocje, które towarzyszyły zawodnikom i kibicom, po stokroć przerosły wrażenia towarzyszące choćby podczas meczu polskiej reprezentacji. To właśnie dzięki takim inicjatywom młodzi zawodnicy mogą realizować swoje pasje oraz szlifować piłkarski warsztat. Trzymamy kciuki, by ci utalentowani piłkarze spełnili swoje marzenia i za kilka lat rozgrywali mecze na największych stadionach. Romuald Ernst, dyrektor Sieradzkiego Centrum Kultury, został wyróżniony przez marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia w uznaniu zasług w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na jej rzecz. Romuald Ernst otrzymał nagrodę w kategorii całokształt działalności. W znacznym stopniu do tego sukcesu przyczyniło się wydanie płyty z utworami kompozytora z Sieradza Cypriana Bazylika. Wniosek o uhonorowanie dyrektora Sieradzkiego Centrum Kultury złożyło Towarzystwo Przyjaciół Sieradza. Była to doskonała okazja do rozmowy z Romualdem Ernstem na temat dotychczasowych sukcesów, twórczości i planów na przyszłość. Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, co oznacza dla pana ta nagroda? No, dużą satysfakcję i radość, można powiedzieć. I właściwie docenienie kilku lat pracy. Na rozmowę z dyrektorem Sieradzkiego Centrum Kultury Romualdem Ernstem zapraszamy do przeglądu wydarzeń. W przeglądzie wydarzeń pokażemy Państwu Radę Powiatu Sieradzkiego, rozmowę z Romualdem Ernstem oraz przygotowanie pojazdu do zimy, czyli drugi odcinek z cyklu zatytułowanego Bądź bezpieczny na drodze, który powstał w ramach realizacji zadań oświatowo-edukacyjnych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu. Podczas 38. sesji Rady Powiatu Sieradzkiego zapytaliśmy radnych o problem bezrobocia w naszym regionie wśród osób młodych oraz realizacji budżetu w roku 2013 i plany na rok przyszły. Bezrobocie troszeczkę drgnęło w dół, więc spada, więc jest to dobra nowina dla nas, chociaż to są wskaźniki bardzo malutkie, więc myślę, że wielkiej radości tutaj nie powinniśmy przejawiać. Może z czasem rzeczywiście to się zmieni. Był to rok trudny, myślę, że bardzo trudny dla budżetu, dlatego że środki finansowe, które wpływają do budżetu, są coraz mniejsze, a my rzeczywiście musimy tutaj zadbać o to, żeby zabezpieczyć zarówno płace, jak i wynagrodzenia. Trzeba też pomyśleć o utrzymaniu instytucji podległych naszemu starostwu, więc to był bardzo trudny rok też inwestycyjny, chociaż niektóre rzeczy udało nam się zrobić. Także mam nadzieję, że ten przyszły rok będzie bardziej optymistyczny i więcej uda się nam zrobić.
takich większych możliwości do tworzenia jakichś miejsc pracy niestety nie mamy, więc możemy tylko wspierać jako radni pana prezydenta i okoliczne gminy, żeby rzeczywiście powstawały nowe miejsca pracy, a z tego co pani redaktor orientuje się, to takie miejsca właściwie nie powstają, więc może rzeczywiście coś drgnie, jeżeli powstanie ta specjalna strefa inwestycyjna i wtedy przyciągniemy inwestorów, no i stworzymy miejsca pracy dla tych młodych ludzi, którzy w tym momencie wybierają za granicę, a nie Polskę. I nie powiat sieradzki. Jeżeli weźmiemy realizację inwestycji, jeżeli weźmiemy pod uwagę walkę z bezrobociem, to muszę Państwu powiedzieć, że ten rok był rzeczywiście owocny, bo udało się wykonać dość znaczną ilość inwestycji drogowych. Natomiast jeżeli chodzi o podwyżki, to zawsze chciałoby się tego, żeby było więcej. Tu mówię zwłaszcza o pracownikach, głównie tutaj instytucji powiatowych. Natomiast co przed nami? Przed nami jest jeszcze trudniejszy rok, bo 2014. Niemniej jednak cała nadzieja w tym, że te fundusze europejskie na lata 2014-2020, one pobudzą powiat sieradzki, to będą inwestycje drogowe, to będą inwestycje chociażby w ciągi komunikacyjne, w chodniki i to będzie nas mobilizowało do dalszej owocnej pracy. Ze starostą powiatu sieradzkiego Dariuszem Olejnikiem rozmawialiśmy o realizacji budżetu w roku 2013 oraz planach inwestycyjnych w roku 2014. Poruszyliśmy również problem bezrobocia i plany na przyszłość względem możliwości poprawy tej sytuacji. Do najważniejszych spraw związanych z realizacją budżetu trzeba tutaj wymienić chociażby rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego mostu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Charubia Wielka. Tutaj kwota zadania to ponad 2 miliony złotych. Kolejną taką dużą pozycją jest od elekcji królów Polski do epoki internetu sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu. To jest w ramach tej rewitalizacji przebudowa ulicy Warszawskiej, Warckiej i ulicy Kościuszki. Tutaj kwota opiewa na 3 miliony 265 tysięcy złotych. Przebudowa drogi powiatowej Złocze w Broszki Stolec to kwota 1 milion 130 tysięcy. To jest dokończenie inwestycji, która trwała już tak naprawdę od wielu, wielu lat. Kolejną taką inwestycją, którą udało nam się zrealizować, to przebudowa drogi powiatowej Rzężawy Stojanów. Jest tu kwota ponad 1,5 miliona złotych. Tych inwestycji drogowych, drobnych, nie będę wymieniał, bo jest ich naprawdę bardzo duża ilość. Jeżeli chodzi o sam Sieradz, bardzo ważną dla nas inwestycją była termomodernizacja i przebudowa dwóch sal gimnastycznych w drugim LO imieniem Stefana Żeromskiego. Tutaj była kwota 732 tysiące. Za kilka dni będziemy mieli oddanie tej inwestycji już uroczyste do użytku. Bardzo dużym przedsięwzięciem był remont łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu. Tutaj jest kwota 1 600 tysięcy. Chcę powiedzieć, że tutaj udało nam się pozyskać 50% dofinansowania z RCPS-u. W grudniu będzie zakończona ta inwestycja z pożytkiem dla mieszkańców naszego domu, bo chcę zauważyć, że od początku istnienia Domu Pomocy takowego remontu nie było. Dzisiaj te łazienki spełniają wszelkie standardy, jakie obowiązują w domach pomocy. Bardzo ważną sprawą dla nas była przebudowa i rozbudowa biblioteki publicznej w Sieradzu. Tutaj kwota była 1 239 000 na ten rok i tą inwestycję udało nam się zakończyć, a chcę tu podkreślić, że przed czasem, ponieważ planowane było ukończenie tej inwestycji w roku przyszłym. Proszę powiedzieć, jakie inwestycje uwzględnione w budżecie na rok 2014 są najważniejsze do zrealizowania? 2014 rok to będzie kolejny kryzysowy rok. Założeń było bardzo wiele. Zakładamy, że budżet powiatu będzie na poziomie poprzedniego budżetu, tak żeśmy go również rozdzielili. W założeniach jest to kwota 112 milionów złotych, jednak w trakcie roku budżetowego zawsze ta kwota się zmienia. Również w poprzednim budżecie w założeniach było inaczej. W trakcie realizacji budżetu budżet się zmienia i to jest tak w każdym roku. Ambicje nasze są ogromne, jednak realia są troszeczkę inne.
Tak więc w budżecie na 2014 rok zaplanowaliśmy sobie w inwestycjach drogowych taką dużą inwestycję, to jest przebudowa drogi Burzenin-Szynkielów. To jest zadanie za kwotę ponad 4 800 tysięcy złotych. Tutaj duże wsparcie będziemy mieli od gminy Burzenin, bo gmina Burzenin zadeklarowała kwotę 1 miliona złotych, co jest naprawdę dużą kwotą. Planujemy również przebudowanie odcinka drogi Błaszki-Sędzimirowice. Tutaj mówimy o kwocie 800 tysięcy, również z dofinansowaniem gminy w wysokości 200 tysięcy złotych. Modernizację drogi wewnętrznej w zespole szkół w miejscowości Gruszczyce, jest to zatoka autobusowa, tu jest kwota 400 tysięcy. Ta zatoka ma o tyle bardzo duże znaczenie, że ma duży wpływ na bezpieczeństwo uczniów. Uczniów, którzy dojeżdżają do tej szkoły, gdzie autobus szkolny zatrzymywał się na drodze powiatowej. Teraz będzie autobus wjeżdżał na teren szkoły. Tam uczniowie będą bezpiecznie mogli wysiąść z tego autobusu i wsiąść. Także nie będzie tutaj żadnego zagrożenia. Planujemy również przebudowę drogi w gminie Klonowa, od miejscowości Klonowa do granic powiatu. Tutaj jest przewidywana kwota 3,5 miliona złotych. Czy uda nam się to zrealizować, to okaże czas. Na razie mówimy, że chcemy tą inwestycję zrealizować. Ważną rzeczą dla nas jest przebudowa kanałów ciepłowniczych w zespole szkół numer 1 w Sieradzu. Są to kanały, które od wielu, wielu lat nie były remontowane. Tutaj przewidujemy kwotę 320 tysięcy złotych. Chcę powiedzieć, że ważną dla nas sprawą są również dokumentacje, bo od czegoś musimy zacząć. Chcemy wykonać dokumentację na budowę, przebudowę 4 boisk szkolnych na terenie miasta Sieradza. Są to boiska przy szkołach ponadgimnazjalnych. Myślę, że jest dobry czas na to, ponieważ otwierają się nowe możliwości, nowy okres programowania. Musimy mieć dokumentację, żeby marzyć o pozyskiwaniu środków z zewnątrz. Niedawno mogliśmy uczestniczyć we wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetowych Rad Gminy, Miasta i Powiatu. Proszę powiedzieć, czy na rok 2014 zaplanowane są jakieś wspólne inwestycje tych trzech jednostek? Jeżeli mówimy o wspólnych inwestycjach tych trzech jednostek, na dzień dzisiejszy w budżecie na 2014 rok nie ma takich inwestycji, ponieważ wcześniejsze założenia nie przewidywały i dzisiaj przewracanie wszystkiego nie miałoby żadnego sensu. Kończymy razem z miastem inwestycję dotyczącą rewitalizacji starego miasta. I to jest na dzień dzisiejszy wszystko, o czym możemy mówić w kontekście przyszłorocznego budżetu. Czy budżet na 2014 rok, czy w tym budżecie znajdą się środki na walkę z bezrobociem i tworzenie nowych miejsc pracy w powiecie? Temat trudny w dobie tego, co się dzieje, czyli kryzysu pracy. Trudno jest tutaj mówić o środkach na walkę z bezrobociem. Walka z bezrobociem przez powiat prowadzona to jest głównie przez Powiatowy Urząd Pracy, ale to nie zależy jakoby od nas. To zależy od tego, czy przyjdą środki centralne. Jeżeli takowe przyjdą, wiadomą rzeczą, że będziemy je rozdzielać, ale to wszystko się odbywa jakoby troszeczkę poza nami, bo do tego przychodzą wytyczne, według których Urząd Pracy może te środki rozdysponowywać. Także my jako takiego wielkiego wpływu na to nie mamy. Witam Państwa z Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu, gdzie rozmawiamy z dyrektorem Sieradzkiego Centrum Kultury, panem Romualdem Erencem, który niedawno odebrał nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego. Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, co oznacza dla Pana ta nagroda? No, dużą satysfakcję i radość, można powiedzieć, i właściwie docenienie kilku lat pracy. A jak to się stało, że został Pan nominowany?
No więc to się stało jakby poza moją wiedzą. Tym zajęło się Towarzystwo Przyjaciół Sieradza. To właściwie grupa ludzi, którzy w jakimś sensie obserwują moją działalność i postanowili napisać wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. No i tak się ta sprawa potoczyła. To niewątpliwie wpisuje się na listę Pana sukcesów. Proszę powiedzieć, co jeszcze uważa Pan za swój sukces? Cieszy mnie to, że udało się aktywizować życie kulturalne w tych ostatnich latach po przebudowaniu teatru i w ogóle zmiany tej całej infrastruktury, że udało się reaktywować między innymi przykład Festiwal Muzyka w Dawnym Sierazu, że udało się uruchomić parę takich imprez, które tutaj zagościły już w kalendarzu kulturalnym miasta na stałe, że na przykład udało się tutaj, może w taki sposób troszeczkę delikatny, ale jednak wprowadzić kino, gdzie można zagrać, zobaczyć filmy grane premierowo, prawda? To są takie rzeczy, które mnie bardzo cieszą. A z których projektów realizowanych przez Sieradzkie Centrum Kultury jest Pan szczególnie dumny? Dumny, no więc jestem przede wszystkim na pewno z tego, że wprowadziliśmy tutaj spektakle Teatru Jaracza. Bez względu na to, jak ludzie to odbierają, jak to w tej chwili dość mozolnie idzie nauczenie ludzi chodzenia do teatru i wyrobienia pewnego nawyku, to na pewno jest dla mnie rzecz taka, która nadaje miastu prestiżu. Proszę nam powiedzieć, czy to, co Pan osiągnął, zawdzięcza Pan wyłącznie swojej ciężkiej pracy? Na pewno ja sam jestem dosyć człowiekiem zorganizowanym, staram się być zorganizowanym, pracuję dosyć taki zdyscyplinowany sposób. I wydaje mi się, że talentu niezbyt wiele, natomiast dużo dyscypliny, dużo takiej pracy regularnej, codziennej. I to doprowadza do tego, że człowiek po prostu uzyskuje pewnego rodzaju taką produktywność. Natomiast oczywiście tutaj przy współpracy moich pracowników w Sieradzkim Centrum Kultury, myśmy bardzo dużo, bo nie mógłbym powiedzieć tylko o sobie, jest to świetny zespół ludzi, z którym się, wydaje mi się, dobrze dogaduje i w jakiś sposób te wszystkie rzeczy przeprowadzamy tutaj. A w którym momencie swojego życia zrozumiał Pan, że chce się Pan zajmować muzyką? Oto to tak akurat jest od najmłodszych. Ja pochodzę w ogóle z rodziny takiej muzykalnej, gdzie instrumenty od dziada, pradziada były. Także to jest tak oczywiste dla mnie było, że ja się zawsze tą muzyką zajmowałem. Także ja nie potrafię powiedzieć, że teraz będę zajmował się muzyką. Także to było tak oczywiste, jak no nie wiem. To jest absolutnie jak oddychanie, o, to tak było. A dlaczego wybrał Pan gitarę? Ja na wielu instrumentach grywałem, uczyłem się, dlatego że te instrumenty... To jest ciekawe, że ja właściwie interesowałem się muzyką, znaczy studiowałem muzykę klasyczną, prawda? I właściwie tylko taką muzykę, która związana jest z gitarą klasyczną. Natomiast to, co mnie zafascynowało, to mnie zawsze fascynowała gitara jazzowa. I pamiętam, że w domu, jak słuchałem radia, moja mama na przykład strasznie jest muzykalna i słuchała bardzo dużo muzyki. I pamiętam, grała muzyka jazzowa, na przykład Joe Pass, Ellen Fitzgerald. To zawsze myślałem, że chciałbym grać na takiej gitarze, jaką grał Joe Pass. Ale niestety nie było takiej możliwości w Polsce, tu w takim mieście, uczyć się tego. Także ja jakby wpadłem w ten świat muzyki klasycznej. Często ćwiczy Pan grę na gitarze? Codziennie ćwiczę. Na instrumencie trzeba ćwiczyć codziennie, dlatego że to jest coś takiego, bez względu na to, czy mam koncert, czy nie mam koncertu. To jest coś takiego, że po prostu, żeby po pierwsze jest to moja potrzeba psychiczna i w ogóle fizyczna, bo to jest tak jak rodzaj, no, człowiek się źle po tym czuje, jeżeli nie ćwiczy. Tak, i staram się po prostu, jedno wiem, że bez względu na to w ciągu dnia, czy się coś wydarzy ciężkiego, lekkiego i tak dalej, to jednak wiem, że muszę sobie znaleźć moment na to, żeby na instrumencie poćwiczyć. Przejdę teraz do płyty z muzyką Cypriana Bazylika. Wiem, że Pan jest pomysłodawcą nagrania tej płyty. Proszę powiedzieć, jak zrodził się pomysł, by taką płytę nagrać? Już od wielu lat myślałem o tym, żeby tę płytę tutaj w Sieradzu zrealizować. I to bez względu na to bym to zrealizował, bez względu na to, czy byłbym tutaj dyrektorem Sieradzkiego Centrum Kultury,
bo ten pomysł już miałem i się zastanawiałem, jak do niego podejść. I akurat tutaj ta funkcja mi bardzo ułatwiła to, bo to tylko polegało na tym, że musiałem przekonać naszych decydentów i też chwała im za to, że oni jakby wysłuchali mnie, bo mogli na przykład zareagować zupełnie odwrotnie. I pomyślałem w ten sposób, że po prostu nie mamy w zasadzie żadnego fizycznego dowodu funkcjonowania Cypriana Bazylika, nie tylko w Sieradzu, ale w ogóle w Polsce. Tam jest jedna płyta, którą wydał kiedyś zespół Bornus Consort, ona praktycznie nie istnieje, bo gdzieś tam w jakichś tam szpargałach funkcjonuje. I wiem, że od czasu do czasu Bazylik jest wykonywany przez chóry, przez jakieś zespoły wokalne w Polsce, a to czysto specjalistycznie. Natomiast nie mieliśmy w ogóle miejsca w takim właśnie, w takim normalnym, powszechnym rozumieniu. I pomyślałem, że trzeba wykorzystać projekt unijny i zrobić właśnie nagranie Bazylika. I tak to wyobraziłem sobie właśnie, że by zrobić po pierwsze z dobrym zespołem, który specjalizuje się w muzyce dawnej, wokalnym i instrumentalnym, ale jednocześnie pomyślałem, żeby też jakiś taki zostawić ślad tutaj regionalny i dlatego wykorzystaliśmy zespół Chór Cantilena. Wiem, że są dalsze plany związane z muzyką Bazylika. Proszę powiedzieć nam kilka słów o tych planach. No więc z płytą, bo ta płyta pierwszy, ten nakład sfinansowany przez unijne pieniądze nam się już zupełnie rozszedł i w tej chwili już podpisałem umowę z brytyjskim wydawnictwem, które nie tylko, że jest zainteresowane wydaniem tej płyty, ale jest zainteresowane zainwestowaniem w ogóle pieniędzy w promocję tej płyty. Ja myślę, że do końca tego roku ta płyta już się ukaże, ponieważ ja dzisiaj na przykład dostałem okładkę, już projekt nowej okładki, bo to będzie zupełnie inna okładka. I płyta będzie tłoczona w Wielkiej Brytanii. No i oczywiście będzie rozprowadzona na cały świat. Będzie między innymi w Amazonie amerykańskim, będzie w szacownych takich witrynach internetowych. Zastanawiałem się, być może nawet w iTunes będzie można ją kupić. Także płyta będzie już nie będzie tego pytania, gdzie można płytę kupić, czy można ją kupić, to po prostu będzie normalnie dostępna, bez problemu będzie można ją kupić. Wniosek o uhonorowanie Romualda Erenca nagrodą Marszałka Województwa Łódzkiego złożyło Towarzystwo Przyjaciół Sieradza. No w zasadzie należy powiedzieć o całokształcie jego działalności. Przede wszystkim to, że działa na terenie Sieradza, działa w strefie takiej kulturowej, że powstał teatr, że renowacja teatru nastąpiła, że mamy wspaniały amfiteatr, że mamy wspaniałe koncerty w Sieradzu. To wszystko inicjuje i pomysłodawcą jest właśnie pan Romuald Erenc. Jednak najważniejszym osiągnięciem dyrektora Sieradzkiego Centrum Kultury, które skłoniło przedstawicielki Towarzystwa Przyjaciół Sieradza do zgłoszenia go do nagrody, było nagranie płyty z muzyką Cypriana Bazylika. To właśnie Romuald Erenc był pomysłodawcą tego przedsięwzięcia. Płytę nominowano do Nagrody Fryderyka w dwóch kategoriach: album roku Muzyka Dawna i najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej. Co więcej, zespół Ars Nova, jeden z wykonawców utworów na płycie, nominowano do Fryderyka w kategorii Artysta Roku – Muzyka Poważna. Niestety nie udało się zdobyć żadnej statuetki, ale sama nominacja była już dużym wyróżnieniem. Szanowni Państwo, jesteśmy w okresie późnej jesieni. Zbliża się zima. Bardzo istotnym w tym okresie jest przygotowanie naszych pojazdów do zmieniających się warunków atmosferycznych. Dlatego też w tym odcinku zapraszam wszystkich kierowców do wyspecjalizowanych stacji obsługi pojazdów celem przygotowania naszego pojazdu do tych niewątpliwie bardzo trudnych warunków jesienno-zimowych. Jedną z ważniejszych rzeczy przy przygotowaniu samochodu do zimy jest stan akumulatora. Należy sprawdzić, oczywiście mając do tego odpowiednie urządzenie, czy moc tego akumulatora pozwoli nam na odpalenie samochodu przy
dużych mrozach. Niestety bez testera nie idzie tego zrobić. Jeżeli już jesteśmy tutaj przy komorze silnika, kolejnymi rzeczami, na które warto zwrócić uwagę, to poziom, jak i jakość płynu, który znajduje się w układzie chłodzenia. Płyn powinien być przygotowany tak, żeby temperatura jego krzepnięcia była na poziomie około 30 stopni. Na minusie oczywiście. Przy okazji przy płynie do układu chłodzenia sprawdzamy również płyn do spryskiwaczy, czy ten płyn jest zimowy, czy ten płyn w ogóle jest. Wiadomo, żeby nie było sytuacji, kiedy potrzebujemy wyczyścić szyby, niestety płyn w spryskiwaczach jest zamarznięty. Następną rzeczą to płyn hamulcowy. Płyn hamulcowy powinien być czysty, wymieniany co 2 lata lub z przebiegiem co 60 tysięcy. Do tego służy też tester. Jeżeli nie mamy pewności, czy płyn był wymieniany, jest tester, który nam poda temperaturę wrzenia, jak i zawartość wody w układzie hamulcowym. Ważną rzeczą jest również to, żeby pamiętać o systematycznej wymianie oleju. Odbywa się ona co rok, nie powinniśmy tego przeglądu przedłużać, bez względu na to, ile tych kilometrów pokonujemy. Zasada jest jedna, albo przebieg kilometrowy, albo jest to coroczna wymiana oleju. Jeżeli chcemy spokojnie i bez żadnego problemu uruchomić silnik zimą. Uwzględniając stan techniczny naszego samochodu, zwróćmy też uwagę na szyby, czyli przednią, boczne. Te szyby powinny być czyste. Sprawdźmy stan wycieraczek, czy pióra nie są pobrywane, czy te wycieraczki wycierają dobrze. Warto też pamiętać o systematycznej wymianie filtra kabiny, jeżeli takowy mamy, dlatego że zabrudzony filtr kabiny powoduje to, że te szyby w okresie zimowym są zaparowane. Niestety klienci najczęściej myślą o tym, że klimatyzacja jest używana latem. Zimą o niej zapominamy. Klimatyzacja powinna być używana cały rok, dlatego że latem nam daje poczucie chłodu. Zimą osusza zawilgotniałe powietrze, które znajduje się w środku samochodu. Żeby nie było niespodzianek przy otwieraniu drzwi, kiedy dzień pada deszcz lub jest odwilż, w nocy następuje spadek temperatury. Pamiętajmy o tym, bardzo dobrym preparatem, najlepiej białym środkiem do uszczelek, przesmarować uszczelki gumowe delikatną warstwą. Powoduje to, że spokojnie rano wchodząc do samochodu możemy sobie otworzyć drzwi bez żadnego problemu. W przypadkach, w których używamy kluczyka do otwierania drzwi, powinniśmy też zadbać o to, żeby w środek tego zamka wprowadzić preparat, który powoduje niezamarzanie zamka, żebyśmy mogli spokojnie włożyć ten kluczyk i otworzyć drzwi. Kiedy rusza sezon zimowy, pierwsza rzecz to opony. Opona zimowa charakteryzuje się przede wszystkim swoją budową, czyli nacięcia lamelowe, inny skład mieszanki. Ważną rzeczą jest, żeby te opony miały głęboki bieżnik. We wszystkich krajach Europy Zachodniej, powoli się to pojawia też u nas, zalecenia są takie, że opona śniegowa poniżej 3 mm, opona zimowa, opona śniegowa, traci swoje wartości. Ona ma bieżnik, jest ten bieżnik dopuszczalny, ponieważ minimum to 1,6 mm, ale tak naprawdę zdaje swój egzamin, kiedy ten bieżnik ma powyżej 3 mm. Warto to sprawdzić. Warto też sprawdzić rok produkcji opon, gdyż opony powyżej 6-7 lat zimowe tak naprawdę już się nie nadają do jazdy. Pamiętajmy o tym również, że samochód ma 5 kół. Bardzo ważnym jest to, żeby koło w zapasie było zawsze z ustawionym ciśnieniem maksymalnym, jaki przewiduje producent. Dlatego, że nigdy nie wiemy, kiedy będziemy musieli to koło założyć. Przynajmniej raz w roku sprawdzajmy ciśnienie w kole zapasowym. Jeżdżąc po drogach, dajmy sobie poczucie bezpieczeństwa, jak i innym użytkownikom drogi. Zadbajmy o to, żeby światła były czyste, żeby te światła były sprawne. Starajcie się Państwo nie używać świateł do jazdy dziennej, takie, które nie mają homologacji. W zasadzie nie widać wtedy takiego użytkownika, a już nie daj Boże, jak te światła są włączone tylko są włączone, kiedy jest mgła i tak naprawdę ciężko zorientować się, czy ktoś jedzie, czy ktoś nadjeżdża z przeciwka, a już najgorszym rozwiązaniem jest, kiedy jedziemy za taką osobą.
i ma włączone światła tylko do jazdy dziennej, nie ma świateł tylnych. Powinniśmy zawsze wysiąść, sprawdzić żarówki, czy wszystkie światła świecą. Ja wiem, że w nowych samochodach jest informacja, która pojawia się na kokpicie, jeżeli żarówka się pali, ale jak wiemy, nie wszystkie samochody są nowe, nie wszystkie samochody to mają, więc warto przed wyjechaniem sprawdzić, czy jesteśmy widoczni na drodze. Wielu posiadaczy samochodów, którzy mają felgi aluminiowe, zabezpieczają się przed kradzieżą specjalnymi śrubami, nakrętkami antykradzieżowymi. Często zapominają też o tym, jadąc do warsztatu, żeby zwrócić uwagę na to, żeby te śruby, nakrętki nie były odkręcane ani dokręcane kluczem pneumatycznym, dlatego że mogą się szybko uszkodzić. Dlatego pamiętajmy, tego typu zabezpieczenia jak nakrętki, śruby przy kołach odkręcamy i dokręcamy wyłącznie ręcznie przy użyciu klucza dynamometrycznego. W standardowych warunkach warsztatu amortyzatory możemy ocenić tylko wzrokowo. Jeżeli są czyste, nie pojawia się na nich żaden ślad oleju, który wycieka, możemy uznać, że te amortyzatory funkcjonują dobrze. Natomiast będąc corocznie na badaniach przeglądu technicznego, warto poprosić i o wydruk, jaki jest stan techniczny tych amortyzatorów. Mają bardzo duży wpływ na zatrzymanie się pojazdu w odpowiednim momencie. Następną rzeczą to hamulce. Każdy z producentów przewiduje minimum grubości tarczy hamulcowej. Właściciel pojazdu nie musi o tym wiedzieć, od tego jest warsztat, żeby przy sprawdzaniu samochodu sprawdził, jaka jest grubość tej tarczy i na pewno w każdym programie dotyczącym motoryzacji sprzedaży części jest informacja, jaka jest minimalna grubość, przy której trzeba wymienić tarcze hamulcowe. Klocki hamulcowe w nowych samochodach mają już czujniki, więc informacja do kabiny, do kierowcy dociera, kiedy ten klocek już jest słaby. Natomiast przy wymianie kół warto poprosić mechanika o to, żeby sprawdził też, czy te klocki są dosyć na tyle grube, że wystarczą na przejeżdżanie kolejnego sezonu. Pamiętajmy też o tym, żeby mechanik sprawdził wszelkiego rodzaju osłony gumowe, końcówki drążka, czy nie ma nigdzie luzu, czy ten luz nie pojawił się na tulejach wahaczu. Warto również zadbać o stan układu wydechowego, żeby nie było nigdzie przerdzewiałych części, żeby wszystkie te części, elementy układu wydechowego były sprawne, żeby nie było sytuacji, z którymi się czasami spotykamy, że potrafi w trakcie jazdy odpaść taki tłumik, czy część układu wydechowego i naprawdę narobić właścicielowi pojazdu niezłych kosztów, nawet do tego stopnia, że potrafi urwać tylny zderzak. Kolejną rzeczą, która jest szczególna podczas jazdy zimą, jest to, żeby pamiętać, żeby zwrócić uwagę o montażu lepszych kół na oś tylną, bez względu na napęd. Pamiętajcie Państwo również o tym, po montażu kół warto przynajmniej raz w roku sprawdzić ustawienia geometrii, żeby jeździć bezpiecznie, dbać o zawieszenie. Starajcie się przynajmniej raz na miesiąc, kiedy koła są napompowane powietrzem, sprawdzać ciśnienie. Bez względu na porę roku warto też pamiętać o trzech podstawowych rzeczach, czyli gaśnica, która nigdy nie wiadomo, czy będzie nam potrzebna, czy komuś, apteczka i dobrze jest mieć ze sobą zestaw zapasowych żarówek, bo jeżeli rzeczywiście będziemy gdzieś w podróży, możemy sami skorzystać i wymienić taką żarówkę uszkodzoną. Na zakończenie wszystkim kierowcom i Państwu, którzy będziecie to oglądali, życzę po takim przeglądzie szerokiej drogi. Jak zauważyliście Państwo, w stacji obsługi pojazdów wymieniliśmy opony na zimowe, co jest bardzo istotne, ale jest to tylko jeden z elementów. Bardzo ważnymi elementami to jest sprawdzenie układu hamulcowego, układu jezdnego, ale też pamiętajmy o odpowiednim ustawieniu świateł w tym okresie. Te wszystkie elementy będą decydowały o naszym bezpieczeństwie. Dlatego też warto poświęcić trochę więcej czasu na przygotowanie naszego pojazdu do tego trudnego okresu jesienno-zimowego, a na pewno będziemy mogli poruszać się o wiele bezpieczniej. Wszystkim użytkownikom dróg życzę rozważnej i bezpiecznej jazdy. Kierowco, bądź bezpieczny na drodze.
Grupa Tubądzin jest jednym z wiodących producentów płytek ceramicznych w Polsce. Początki grupy sięgają 1983 roku, kiedy to Andrzej Wodzyński i Zygmunt Kazimierski postanowili założyć firmę zajmującą się produkcją płytek. Zaczęło się zupełnie normalnie. Spotkało się dwóch ludzi, szalonych trochę, mających ambicje i chcących się sprawdzić. Każdy w swoim życiu ma jakiś taki czas, który chciałby wykorzystać i sprawdzić siebie, czy to potrafi. Tak? Dla mnie było to takie pytanie, czy ja sobie poradzę w szczerym polu wybudować zakład bez ludzi, którzy się na tym znają, którzy mogliby mi coś podpowiedzieć, a nieżyjący mój wspólnik miał podobne rozterki i chciał się sprawdzić, ile jest wart. I tak to się zaczęło. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientom i ciągle rosnącej sprzedaży płytek w 1988 roku, zakład przeniesiono do Tubądzina. Firma Ceramika Tubądzin pięła się do góry, wciąż rozwijała i zdobywała kolejne rynki zbytu. No, sukces polegał na tym, że nie wierzyliśmy w silną złotówkę, w silny pieniądz. W związku z tym baliśmy się zaciągać kredyty i to nas uratowało. Tak? Staraliśmy się bardzo oszczędnie prowadzić naszą gospodarkę. Inwestowaliśmy z własnych środków. Dzięki temu nie popadliśmy, jak inne przedsiębiorstwa, w dołek. Grupa Tubądzin 30-lecie swojej działalności świętowała w gmachu Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Podczas uroczystej gali goście przeżyli sentymentalną podróż do przeszłości. Wspominano najważniejsze wydarzenia w historii firmy. Grupa Tubądzin nieustannie poszerza swoją ofertę, dostosowując ją do nawet najbardziej wyszukanych gustów. Aktualnie w skład grupy wchodzą marki Tubądzin, Domino, Arte i Corcilius. Firma wychodzi naprzeciw potrzebom klientów, a swój bogaty asortyment kieruje do różnych odbiorców. Dziś każdy może mieć w swoim domu płytki z dowolnie wybranym wzorem. Pozwala na to nowoczesna technologia, dzięki której można nadrukować na płytce nawet odcisk palca. Firma stawia na innowacje i modne wzornictwo, ale to nie jedyne elementy, które pozwalają osiągnąć sukces w branży. Lat 30 krajów, ale to nie jest, proszę Państwa, co roku jeden kraj. To jest taki szczególny skok od 89 roku. Ja bardzo dziękuję panu Andrzejowi. Pytałem się, ile osób zatrudnialiście Państwo w 89 roku? 50. Dzisiaj 1000. I to pokazuje, że te 24 lata, a w przyszłym roku 25 lat, to jest taka szczególna możliwość wykorzystania szansy, którą właściwie wszyscy dostaliśmy 24 lata temu. I bardzo dziękuję za wykorzystanie tej szansy. Ale więcej, Państwa działalność to jest działalność w sferze jakości, bo przecież to trzecie miejsce w Polsce, te 12-14% rynku, jest budowane na jakości, na tym, że potraficie zrobić coś, czego inni nie potrafią zrobić. I to drugie dziękuję bardzo serdecznie. Ja dziękuję Panie Ministrze za taką ocenę i myślę, że nie tylko ja, ale wszyscy moi przyjaciele, wszyscy pracownicy będziemy się starać, jesteśmy dumni, możemy na to dać słowo. I po trzecie, Państwa obecność w tych 30 krajach to jest działalność dyplomatyczna. Dlatego, że Państwa obecność jest najlepszym przykładem tego, że możemy, potrafimy, jesteśmy dobrzy, jesteśmy coraz lepsi i Państwo po prostu jesteście ambasadorami Polski. I za to bardzo serdecznie dziękuję nie tylko od siebie, ale w imieniu Pana Prezydenta. I dlatego też chciałbym, jeżeli Pani pozwoli, przytrzymać tę małą białą kopertkę, to chciałbym przekazać. Osobiście dzisiaj podpisany przez Pana Prezydenta obrazek Pałacu Prezydenckiego
Proszę Państwa, nie wszyscy mogą przeczytać, ale z okazji 30-lecia grupy Tubądzin Bronisław Komorowski. To na Pańskie ręce. Chciałbym, proszę Państwa, że Pałac Prezydencki nie jest obłożony płytkami ceramicznymi. Ale wszystko przed Państwem. Dziękuję, Panie Ministrze. I jeszcze chciałbym dołączyć do tego taki szczególny list, który Pan Prezydent skierowuje do wszystkich osób, które w tym okresie 24 lat służą i potrafią coś osiągnąć. To jest takie przypomnienie, proszę Państwa, że 25 lat, które wszyscy razem będziemy w przyszłym roku obchodzili. Warto jest pamiętania, bo dzięki tym 25-leciu możemy myśleć o następnych dobrych 30 latach dla Tubądzina. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, a ja dziękuję za tę szansę, którą mieli po to, żeby móc się rozwijać. Cały szereg jeszcze do tego dochodzi innych elementów, takich jak technologia, dobra jakość, no i oczywiście sposób sprzedaży, sposób przedstawienia to klientowi, przedstawienia idei i w ogóle przedstawienia technologii, bo to jest również technologia sprzedaży. Miejsce gali nie było przypadkowe, bowiem Ceramika Tubądzin nawiązała współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi. Studenci tej uczelni zaprojektują dla Ceramiki Tubądzin kolekcję płytek. Wierzymy, że ta wspólna inicjatywa, ten wspólny projekt przyniesie, nas samych zaskoczy, przyniesie takie efekty, jakich się nie spodziewaliśmy. Liczymy bardzo, że są takie pokłady kreatywności wśród naszych studentów, zresztą także pedagogów, bo będziemy się bardzo aktywnie włączać, by stworzenie kolekcji pod właśnie takim szyldem ASP Tubądzin, że z tego powstanie znakomita kolekcja, którą pokochają klienci, bo tak naprawdę chodzi o to, by te produkty, które powstaną w naszej współpracy, były dostępne klientom, przeciętnym klientom naszych sklepów, naszych salonów. I bardzo chcemy, by zrobiła się moda na indywidualizm, na ceramikę, na płytki projektowane specjalnie pod oczekiwania indywidualnego klienta. I my, nasi studenci, jesteśmy w stanie temu sprostać. Mnie się ten pomysł bardzo podoba. Pani rektor też. Myślę, że i studentom, i moim technologom, i architektom, bo niesie znamiona czegoś nowego, czegoś, czego jeszcze nie było, niespotykanego, nieskrępowana twórczość studenta z naszą chęcią do zrealizowania tych, mam nadzieję, ciekawych pomysłów. Zwieńczeniem gali był pokaz mody Macieja Zienia, z którym firma współpracuje od kilku lat. Projektant tworzy dla Ceramiki Tubądzin własne kolekcje płytek ceramicznych sygnowanych jego nazwiskiem. Zaproszony przez dwójkę bardzo miłych, młodych, prężnych chłopaków, którzy przyjechali z tym pomysłem, który był chyba zaakceptowany już wcześniej przez Andrzeja Wodzyńskiego. I rozpoczęliśmy pracę nad kolekcjami. Zaproponowano mi zaprojektowanie dwóch kolekcji i tyle. I bez słowa wprowadzenia, to znaczy chcieli wprowadzać, ja mówię, dobra, poczekajcie, to ja wam przywiozę coś, jak coś będzie do zmiany, to wtedy będziemy zmieniali, ale na razie nie mówcie mi w ogóle, na czym to polega. Chcę polecieć na własnym instynkcie, na tym, co widziałem już w życiu, to, co zobaczyłem. Już współpraca z Maciejem Zieniem była zachowaniem tak zupełnie niestandardowym. Projektant mody projektuje płytki.
ale to był strzał w dziesiątkę. Dziś to jest znowu taki pionierski ruch. Podjęcie współpracy z młodymi projektantami daje szansę być może trafienia do nowych odbiorców. Zaspokoić gusty klientów jest niezwykle trudno, a Tubądź wykorzystuje tę nową szansę. Zarówno współpraca z Maciejem Zieniem, jak i z Łódzką Akademią Sztuk Pięknych pozwalają docierać do zupełnie nowych klientów. Włączymy się w ten nurt artystyczny, jaki wprowadził Maciej Zień do firmy, w tym takim top class. Natomiast my chcemy adresować nasze kolekcje do młodych ludzi, do ludzi kochających naturę, do kochających właśnie rękodzieło. Także mam nadzieję, że będziecie Państwo miło zaskoczeni. Wchodzimy w nowe 30-lecie. Myślę, że jesteśmy gotowi na różne zmiany, które niesie ten nowy czas. 30 lat. Podpisanie dzisiejszego porozumienia może być kolejnym na przestrzeni tych 30 lat strzałem w dziesiątkę przez markę Tubądź. Wierzę, że pan prezes celnie strzał. Płytki ceramiki Tubądzin trafiają do klientów niemal na całym świecie. Produkty firmy znane są m.in. w Australii, Kanadzie, Kazachstanie, Rosji, Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach. Nie ulega wątpliwości, że jeżeli firma dalej będzie się tak prężnie rozwijać, to kolejne spotkania jubileuszowe będą też okazją do świętowania nowych, coraz bardziej spektakularnych sukcesów. O, hej! Cześć, Paula! Co ty tutaj robisz? Wiesz co, umówiłem się z kolegą, ma mi doradzić w kupnie komputera. O, chcesz kupić komputer? No, tak. A masz już coś na oku? No, jeszcze nie. No to słuchaj, mogę ci załatwić sprzęt taniej niż w sklepie. A skąd? No, czy to ważne, zaoszczędzisz parę stówek. A sprzedajesz komputery? No, ja nie, ale mój znajomy się tym zajmuje. Może ci załatwić każdy sprzęt. To ma jakiś sklep? No, coś w tym rodzaju. To znaczy? Sprowadza. Chcesz, to nawet możesz mieć na gwarancji. No, ale gość jest pewny. Nie wierzysz mi? No, nie. Znaczy, wiesz, w sumie to bym się jeszcze zastanowił. No, ale nad czym? No. Za ile chcesz kupić? No, umówiłem się ze starym tak 1200, 1500. No, to u niego będziesz miał sprzęt za tę samą cenę, ale o wartości 2000. To czemu tak tanio? A dlaczego nie? Coś ci nie leży? No nie. No słuchaj, w sklepie masz narzuconą marżę. Tutaj masz towar z pierwszej ręki, bez pośredników. To jak? Zastanawiam się, czemu tak nalegasz, no. Ale jesteś nieufny, no. Razem z nim kręcę interes. A, proszę, a jeszcze niedawno bawiłaś się w ulotki. Trzeba się rozwijać, to jak? No to znaczy, wiesz, jeszcze bym się zastanowił. O, czyli mi nie ufasz, no trudno. Chciałam ci załatwić coś po znajomości. Nie, to nie. No nie, no Paula, poczekaj. No wiesz, ja nie potrafię tak szybko podejmować decyzji. No, no zwłaszcza jak chodzi o kupno komputera. No nie chcę wtopić, zrozum mnie. Jak zwykle kombinujesz. Za dużo myślisz. No. Dzisiaj decyzję trzeba podejmować szybko, inaczej przejdzie ci coś koło nosa. No a przecież wiesz, że ja ci kitu nie wcisnę. No tak myślę. No to co? Dobra, ale jak coś, to nie będziesz miała do mnie pretensji? Jak już, to będziesz miał sam do siebie. Kiedy chcesz kupić? No, tak myślę, w przyszłym tygodniu. A masz już coś upatrzonego? No, jeszcze nie właśnie. Słuchaj, to w takim razie w przyszłym tygodniu spotkam cię z moim znajomym. Pogadacie, zorientujesz się w ofercie, na pewno coś wybierzesz. No. Dobra. To jesteśmy umówieni. Ale gdzie? Zadzwonię. Ale ja zmieniłem numer. Wiem. Skąd? Halo, Kamil? No siema. Słuchaj, wiesz co, już nie potrzebuję komputera. No nie, nie, kupiłem od znajomego. Tak, tak, umówiłem się już z nim. No, jeszcze raz dzięki wielkie. Okej, na razie.
Halo? Daga? No cześć, gdzie jesteś? Na przystanku? Dobra, dobra, to ja idę już po ciebie, no czekaj. No pa. No co tam? Mam klienta. Na ile? 1200, 1500. Ale co, zestaw? Tak. W co grasz? A, ściągnę sobie motory. Słuchaj, on by chciał kupić sprzęt w przyszłym tygodniu. A jaki chce ten sprzęt? A, jest niezdecydowany, to jego pierwszy PC. Może być używany, ale wiesz, bez przesady. Ty, a może go na coś naciągniemy? Nie, no nie ryzykowałabym z tego, co czaję, to kasę na tego PC-ta daje mu stary. Nie no, on nieźle mi szło, no. Co ty mówiłaś, że co? Stary daje mu kasę. Aha, to co, ze starym przyjdzie jakiś szczeniak? Nie, nie, po prostu jest nieufny, ostrożnie wydaje pieniądze, nie? A, to co, z kasą krucho jest? Nie, no tak źle to nie jest. No to spoko. Tak go przerobimy, że wiesz, będzie nam jadł z ręki, nie? Zarazi się go DVD, jakieś tam gierki, nowinki techniczne, sam będzie przychodził po towar. Już nie takich klientów się obrabiało, nie? No, dobra, ale bez przesady. A co bez przesady? Przecież masz z tego niezły procent. Wiem, ale to jest mu znajomy. No to koleś ma pecha. Ty, on będzie chciał zobaczyć ten sprzęt, zanim kupi. No, jak go znam, to na pewno. To zrobimy tak. Umów się z nim za tydzień w piątek, tutaj, tylko niech przyjdzie sam. Bez starego, okej? Okay? Okej. Okay. No, ja sobie z nim pogadam, coś tam odczaję i troszkę go naciągnę. Jak mi pomożesz, też coś zyskasz. Okej, okay, tylko nic na siłę. Spoko. To co, jasne wszystko jest, tak? Dobra, no. To jak się z nim umówię, to ci prześlę SMS-a. Okej, okay. Nara. No, to na razie. Max mówi. Co tam dzisiaj? U stary, to coś cienko. No. No wiesz, że mnie to nie interesuje. No. Tutaj dzwonię, bo Paula będzie miała klienta. Tak, nie wiem, czy na pewno. Mhm. Tak, powiedz, co mamy teraz, żebym wiedział. Przecież jak będę z nim gadał, to muszę wiedzieć, co jest, nie? No, dawaj, zapamiętam. To ci piętnastki ci zostało jeszcze? No człowieku, no to co ty robisz, no? Drukarki jakie masz? Dobra. Tylko licz się z tym, że jak coś zejdzie, to masz załatwić na przyszły tydzień. Tak. Dobra, słuchaj, zresztą wpadnę jeszcze wieczorem, rozliczymy się, pogadamy, tak? Dobra. No to nara. No, słuchaj, może mu coś wypadło. Nie, no co ty. Może się i spóźnić, ale na pewno przyjdzie. Dla niego klient to rzecz święta. No cześć. Max jestem. Cześć, Bernie. Sorry za obsuwę, ale wiecie, sprawy, nie? No co tam? Słyszałem, że chcesz kupić kompa. No tak, w miarę tanio. Czekaj, co to znaczy tanio? Ja cię mogę załatwić za 6-7 stówek, tylko długo to sobie na nim nie pochulasz. Nie no, to trochę więcej. To znaczy ile? No tak, 1200. A mnie coś Paula mówiła, że do 1500? No tak, ale to już maksymalnie jest. No, bo ja widzisz, mam dla ciebie zestaw. Zestaw? Tak, DVD, LCD 15, drukarkę jaką? No tak, żeby już było w cenie. No to atramentówkę jakąś dorzucimy, internet? No, pewnie. Stałe łącze masz? Nie. No to modem trzeba dorzucić. Dobrze, to z modemem. No to ile to będzie w sumie? No czekaj, bo jeszcze tak, klawiatura. Aha. System jaki? No Windows. No dobra, to dorzucimy. Mysz, podkładka... A, to będzie gratis. Stary, cały sprzęt 1700. No to spada, no za dużo. Co za dużo? No, to raptem 200 więcej. Max, przestań, mówiłam ci coś. Ale co mówiłaś? Przedaję chłopakowi dobry sprzęt. Jeszcze mu kartę telewizyjną dorzucę i... TV, kartę? No. To słuchaj, dasz mi tą kartę, to ja myślę tak te... Te 1600 to mogę dać. Zwariowałeś Max. Chyba. Co Max? Rodzinne biorę? Taka karta to jest 200 teraz. No to jak? Max, proszę. Dobra. Dzień dobroci jest. Hmm? I 1700 to tak. Jest nieodwołalnie i możesz Pauli podziękować, bo inaczej bym się nie zgodził.
No dobra, no to jak się umówimy, chcę go najpierw zobaczyć. No ja wiem, że chcesz zobaczyć. Słuchaj, za tydzień w piątek u mnie w komisie się spotkamy, coś sobie wybierzesz, okej? A to ty masz komis? No co taki zdziwiony? No Paula mówiła, że sprowadzasz te komputery. No i dobrze mówiła. Ale chyba muszę to gdzieś trzymać, ale spoko, ty i tak kupujesz sprzęt z pierwszej ręki. No, bez pośredników, jeszcze po znajomości. No na to liczę. No ja wiem. To co, jasne wszystko jest, tak? No tak. Paula ma twój numer. Jasne. To ja ci puszczę SMS-a. Okej, okay. No to ja składam. Paula, idziesz? Idę. Zostaję. Aha, no to cześć. Co ty robisz? Mogłem go nieźle naciągnąć. Na 2, 2,5 to się musiałeś wtrącić, nie? Jeszcze to twoje Max, proszę cię. Chyba ja ustalam warunki sprzedaży, nie? Nagrałam ci klienta jeszcze ci źle? Źle, bo nie dałaś z niego wyciągnąć jak najwięcej. Mógłbyś raz wziąć pod uwagę, że to mój znajomy. A co mnie to obchodzi, co? Musiał tak każdemu odpuszczać, już bym dawno poszedł z torbami, a tak? Troszeczkę się na rynku jeszcze liczę. Zrobiłeś się strasznie zachłanny. A ty co? Co? Będziesz mnie pouczać, tak? Ale jak kaska idzie na rączkę, to jest w porządku. To ci pasuje wszystko. No wtedy, dobra, nie? Max, ale bez przesady. No właśnie, bez przesady. Realia się zmieniły. Odpuścisz, ktoś inny wchodzi na twoje miejsce. KP? Jakaś aluzja? Nie wiem. Tylko będziesz kombinować, to wypadniesz z gry. A tu się szansę ma tylko jedną. No. To co? Jasne wszystko jest. No. Tak. W niedzielę idziesz na giełdę? Idę. Podrzucę ci trochę płyt. Tym razem od Leona. Max. Coś jeszcze? Mam nadzieję, że nie wciśniesz Berniemu jakiegoś kitu. Daj mi spokój, będzie jak zawsze. Jutro o 10:00 u ciebie. Proszę. Paula, gdzie masz? Co to się stało, że mnie odwiedziłaś? Skąd to masz? Od Maxa. Mam do niego telefon i jak mam kasę, to kupuję od niego płyty. Ile za to wziął? 100. Stówkę? A co, dużo? To jest nowość. Wiem. Nieźle ci idzie. Dzięki. Aj, się pospieszyłem. No co chcesz? Dobrze ci szło. Który raz w to grasz? A dzisiaj to chyba już 4. I tak na okrągło? Nie no, czasami sobie TV pooglądam. Ty no, uważaj, żebyś się nie wciągnął. Jak już się nie wciągnąłem. Słuchaj, wczoraj miałem klasówkę i zamiast się uczyć, to całą noc leciałem w strzelankę. I sobie wylatałem. Buta. Ty, a te głośniki to miałeś w zestawie. A to nie słyszałaś, jak to było? Co? No, Max zaproponował mi jeszcze te głośniki i tak... W sumie za tego kompa zapłaciłem 2000. Czyli jednak... Stary trochę kręcił nosem, ale no dał kasę, opłacało się, nie? No dobrze, przynajmniej jesteś zadowolony. No. Słuchaj, zrobiłem nawet pierwsze zakupy już w internecie. Kupiłem bluzę. Zobacz. Stary trochę się, wiesz, czepiali, że kupuje niepotrzebne rzeczy. No ale okazja była... Fakt, trochę... Mała, ale skąd mogłem wiedzieć? Z tymi zakupami przez internet to ostrożnie, dużo jest naciągaczy. No, wiem, wiem. Słyszałem o tym. To co? To ja będę lecieć. No dobra, drzwi są otwarte. No to pa. Na razie. Halo? No, cześć Daguś. No co tam? U mnie w porządku, a gram sobie właśnie. No, mam nową grę. Spotkać się chcesz? No, no pewnie, że możemy się umówić. A co, do kina? Dzisiaj? No, a nie możemy iść jutro? No, mam jeszcze robotę taką, wiesz? Oj, no stanie się coś. Oj, no Daguś, no nie, już nie przesadzaj. Byłem u ciebie przecież wczoraj. Przyjdę do ciebie jutro. Na godzinkę. Dobra, na półtorej. No, Daga! No przesadzasz. Dobra. Dobra, no. No pa. Cześć.
No, co tam? Coś cieniutko było w ten weekendzik, nie? Mógłbyś przestać grać? Od kiedy ci to przeszkadza? Od teraz chciałam pogadać. No to słucham. Odbijasz mi klientów. Co? Pomijam fakt, że jednak wcisnąłeś Berniemu sprzęt za 2000 i w ogóle mnie o tym nie informujesz. Od kiedy ja ci się muszę tłumaczyć, co? Tłumaczyć nie, ale chyba mieliśmy jakąś umowę. Tak, to mi ją pokaż. Max, nie wkurzaj mnie. Była umowa, ja szukam klienta, negocjujesz cenę i ja od tej ceny mam procent. Dlaczego się rzucasz? Przecież dostałaś. Ale od 1500, nie od 2. A z jakiej paki miałabyś dostać od 2, co? Nagrałam ci klienta. Nagrałaś, ale się wycofałaś. Ja się wycofałam? A co, ja się wycofałem? Jak ja chciałem z niego więcej wyciągnąć, to nie. Bo kasy na kompa dają stary, nie bo to, nie bo owo, nie wiem. Ty masz jakieś wąty, jest twój problem. A ja se pogadałem i 2 wyciągnąłem, tak czy nie? Ale przecież nie mówiłam ci, że się wycofuję. Ale nie dałaś z niego wyciągnąć jak najwięcej. Dla mnie to jest jednoznaczne. Okej. A płyty? Co płyty? No, do tej pory ja sprzedawałam swojemu klientowi płyty. Teraz widzę, że robisz to za mnie. Jeszcze wciskasz mu najnowszy hit za 100, co dobrze wiesz, że idzie po 5 dych. Słuchaj, po pierwsze, to nie jest twój klient, a po drugie ja ustalam warunki sprzedaży. Jak to nie jest mój klient? Wycofałaś się, to go przejąłem. Max, nie wkurzaj mnie! Co? A jak ci poszło na giełdzie ostatnio, co? Nie dość, że jesteśmy w plecy kupę kasy, to zostały płyty. Ja nie wiem, jak to zrobisz, ale masz to upłynnić. Ale co ma jedno do drugiego? A to, że ostatnio za dużo kombinujesz. Ja ci chyba mówiłem, nie? Że będziesz kombinować, to wypadniesz z gry. Chcesz? Mogę ci w tym pomóc. Ty mnie będziesz straszyć jeszcze. Weź wyluzuj z tymi pogróżkami, sama w tym jesteś umaczona po uszy, dobra? I nie kombinuj. Tylko pomyśl, jak upłynnić te płyty, co zostały. Chyba nie chcemy mieć kłopotów, nie? Wymyśli się coś. O, ja myślę, że się coś wymyśli. Sobota 10. Zdrzemnąłem się. Znowu w coś grałeś. Całą noc. To w budzie pewnie byłeś nietomny. Coś ty nie poszedłem. Zrobiłem sobie wolne. Wczoraj zresztą też. No uważaj, żebyś się na tym nie przejechał. Spoko, Paula. Mam pełną kontrolę. Znam takich, co tak mówili. Chyba nie myślisz, że jestem na tyle durny, żeby zawalać budę, nie? Nie wiem, Bernie, zobaczymy. Jak sprzęt? Spoko. Potrzebujesz coś do niego? Nie, okej, jest. Albo wiesz co, jak czasami surfuję po necie, nie, to mi się podwieszają takie różne te syfy, te pornosy, to ciężko później usunąć. Miałabyś coś na to? Miałabym antydialera. No. Podłączysz, nic ci się nie będzie podwieszało. Pytanie tylko, czy chcesz płatnego, czy darmowego. No a jaka jest różnica? No płatny jest o wiele lepszy. Aha, to jest za ile byś mi go dała? W sklepie 140, ja ci go dam za 9 dych. No to spoko. No, a program antywirusowy masz? No jakiś tu mam. Mogę ci załatwić taki bardzo dobry. W sklepie idzie po 214, u mnie 140. Czyli w sumie 230, tak? Masz pełną kontrolę. Mogę ci jeszcze dorzucić antyspywarea i firewalla. Aha, to w sumie ile za to wszystko? Jak dla ciebie 250 i masz skąpa twierdzę. No a dziś to konieczność. No. Słuchaj, kiedy byś mi to mogła załatwić? Pojutrze, może być? Pojutrze? Dobra, to przyjdź do Link Cafe, tam się umówiłem z Maxem, albo jemu zostaw płyty. Nie, czekaj, spoko, ja ci podrzucę, o której się umówiłeś z Maxem. No o 5, ale nie musisz przychodzić. Nie ma problemu, o 4 przyjdę, może być? No jak chcesz, dobra. Sorry. Kto to? A znajomy męczy ostatnio. Ty, słuchaj, po co się umówiłeś z Maxem? A wiesz co, ma dla mnie jakieś gierki. A nie wiesz jakie? Nie, dzwoniłem do niego, ale był taki jakiś podkurzony. Pożarliśmy się ostatnio. Wy? O, takie tam nasze sprawy, wiesz. Dobra, to ja będę lecieć. No dobra. Czyli przyjdę pojutrze, okej? Okay? Jasne. To na razie, pa. No hej. Halo, Daga? No cześć. Słuchaj, nie mogłem odebrać. Oj, naprawdę nie mogłem. No Daguś, no wcale nie grałem, no miałem wyłączony komputer.
Jak chcesz, to sama przyjedź i zobacz. No, weź przestań już, co? Odkąd kupiłem komputer, to mówisz, że rzadko się widujemy. No przesadzasz już. Dobra, mamy się tak kłócić? Nie, dzisiaj nie przyjdę do ciebie. No, muszę się pouczyć z matmy, mogę być jutro pytany. Ej, Daga, sorry, no nie będę, naprawdę. No to ty przyjdź do mnie. Dobra, nie to nie. Okej, na razie, cześć. Cześć, Max. No cześć. Hej. Co tam? Jak gierki? No spoko, aż żal jak się kończą. No, mówiłem ci, że gry mam spoko, nie? No, masz tu kolejne trzy, tak jak się umawialiśmy. Dobra, tylko słuchaj, mam problem. Tak? No wiesz co, nie mam teraz kasy. Jak to nie masz? No, przecież umawialiśmy się, że płacisz od razu, nie? To znaczy mam, ale tylko 5 tych, wiesz. Stary, nie ma pieniędzy, nie ma płyt. No, ale Max, no ja muszę mieć te gry. Zapłacę ci później. Ciekawy jestem kiedy. No do 3 tygodni obiecuję. Tak? A jaką mam gwarancję, że ty coś nie ściemniesz, co? No Max, no nie wygłupiaj się. Trochę poszalałem ostatnio, a? Wiesz. No. A co żeś nabroił? A za długo siedziałem na internecie. A, rachunek za telefon. No, proszę. Jeszcze przyszło zapłacić za te zakupy w sieci. Dużo? O, telefon 1500, a zakupy 500. U, stary, no to pojechałeś. No, staremu ci się nie skoczyło. No, dziwisz się? No i jeszcze Pauli wiszę 100. No, chciałem jej dotrzymać słowa, nie? Jak to Pauli? No tak, no bo kupiłem od niej program antywirusowy. Ty, ale ode mnie mogłeś to kupić chyba, nie? No to jest jakaś różnica? A dużo jej za to wisisz? No, 250, ale jeszcze... A za antydialer ile chciała? 9 dych. Widzisz? A u mnie miał być za darmo. No ja wiem, że jest taki darmowy, ale ona mówiła, że ten płatny jest lepszy. No, pewnie, że lepszy, bo na nim zarobi. No to nie ma między nimi różnicy? No, pewnie, że nie wkręciła cię normalnie. No, Paula? No. A zamontowałeś te programy? No nie, no bo to niedawno, godzinkę temu było. Wiesz co? Tylko tak wiesz, między nami. No? Ja bym jej nie ufał. Czemu? A wiesz co, nie wiem, ale ona coś ostatnio kręci. Robimy w konia na płytach, na kasie, wiesz, coś się nie zgadza, nie wiem, coś. Coś ty. A mówiła ci, skąd ma te programy? No, myślałem, że od ciebie. No jak ode mnie? Przecież ja nic o tym nie wiem, stary. No to ładnie. Wiesz co, bo mnie to tak się dziwnie wydawało, wiesz, bo ja mówię do niej, żeby tu przyszła albo dała ci płyty, to ona mówi, no nie, nie, wiesz, ona sama mi je poda. No widzisz, stary, i sam sobie odpowiadasz. No, I następnym razem, jak coś masz, dzwoń do mnie, nie do Pauli. Okej. Okay. No a ty byś mi to załatwił? Na kiedy? No, przyszły tydzień jakoś. Spoko, nie ma sprawy. Okej. Okay. A co z grami? A co? Ciągnie? No, wiesz. Dobra. Masz tutaj. No. Tylko w tą na końcu. A to jakiś specjał, nie? No, zobaczysz. Dobra. Wiesz, możesz się zgubić po drodze, nie? Aha, okej. Okay. No, tylko daj teraz te 5 dyszek. Aha, tak. A reszta później. Jak tylko będę miał wcześniej, to ci dam resztę, okej? Okay? Dobra. No, to na razie, cześć. No, strzała. Max mówi. No, stary, myślę, że rybka połknęła haczyk. Aha. Tak. No pewnie, że w grze, no, jak ty myślałeś. Stary, do tygodnia masz klienta. Tak. No wiem, bo to jest sprawdzony wirus. Tak. No. No co się dzieje? No nie wiem, sama zobacz. Dzwoniłeś do Maxa? Tak, nie odbiera. No, ale co zrobiłeś? No, wgrałem grę i... Zresetowałeś to? Tak, jest jeszcze gorzej, no. A zamontowałeś program antywirusowy, który ci dałam? Nie. To miej pretensje do siebie. Która to była płyta? Ta. A co? Od kogo ją masz, od Maxa? No tak, od Maxa i co z tego? To z tego, że ci wcisnął wirusa. Dlaczego nie zamontowałeś programu? Odradził mi, mówił, że coś kręcisz z kasą, z płytami. I ty mu uwierzyłeś? Czekaj, zadzwonię do niego. Nie odbiera, ma wyłączony telefon albo coś, no. Dobra, daj tę płytę. Namierzę go, zobaczymy, co powiem. To ja idę z tobą. Nie, ty zostajesz. Ale
Paula, no co ja tu będę robił? Sprzęt ci nawalił i nie wiesz co ze sobą zrobić. Wymyśl coś, ja muszę to załatwić sama. Dobra, będę czekał. To na razie, pa. Halo, Daga? Cześć, słuchaj, dzisiaj nigdzie się nie ruszam z domu. No komputer mi nawalił, nie wiem, mam jakiegoś wirusa. Daga, no... Był u mnie znajomy i zaraz przyjdzie, no... No, Daga, to jest dla mnie ważne, rozumiesz? A skoro nie rozumiesz, no to trudno. Ale... Jak to chcesz zerwać? No... Daga... Koniec? No, jaki koniec? No to cześć. Dobrze, że zadzwoniłeś. Też mam z tobą do pogadania. Ciszej. Co ciszej? Wcisnąłeś Berniemu lewy towar. Ciszej, mówię, to nie jest teraz ważne. Sprzęt mu nawalił i to nie jest ważne? W komisie był nalot. Co? Jajco, gliny, przyszli, zaczęli węszyć. No co, przecież wszystko przepadło z komisu, rozumiesz? Przecież wszystkie kompy miały lewe programy, a dwa to... Co? No co, krojone, nie? Max mówił jej, że sprzęt jest legalny, że tylko do płyt by się mogli doczepić. No i co, myślisz, że nie dotarł do ciebie? Nie wiem, no. Ale jak Leon zacznie sypać, to nas znajdą. Nas? Chyba ciebie i tych twoich kolesi z centrali. A ty co? To ty to jesteś święta, nie? Ja o niczym nie wiedziałam. Ale o płytach wiedziałaś. Wiedziałaś i jeszcze je sprzedawałaś. Okej, przyznaję, ale więcej takiego błędu nie popełnię. Dobra. Dobra, w porządku. Słuchaj, ostatnią prośbę mam, okej? No robiłem porządki w domu, jakby Leon sypnął. Zostało trochę płyt. Trzeba to gdzieś schować. Ile tego masz? Niedużo, ze 2000. Ty chyba czegoś nie rozumiesz. A jak przyjdą do mnie? Przecież mówię ci, że do ciebie nie przyjdą. Jesteś tego pewien, bo ja nie. Paula, no przez jakiś czas. Przykro mi, musisz sobie jakoś radzić. Ty, a wiesz, że jak oni do mnie przyjdą? To ja też mogę sypnąć nazwiskami. A wiesz, że jak oni do mnie przyjdą, to mogę powiedzieć wszystko, co wiem na twój temat? Ile płyt sprzedawaliśmy? Gdzie? Wszystko. Ze szczegółami. Wiesz, że będę musiał kupić nowego kompa? Byłem u tego twojego znajomego tam, nie? Zajrzał i mówi, że się nic nie da zrobić. Głupia sprawa. No, ale jest jeszcze coś gorszego. Okazało się, że jestem zagrożony na koniec roku. Bernie, mówiłam ci. No wiem, wiem. Starzy jak się dowiedzieli, to była taka jazda, że hej. No ale po co zawalałeś budę jeszcze teraz? No, mam nadzieję, że zdam do następnej, bo jak nie, to... Starzy mi żyć nie dadzą. No to nieźle sobie narobiłeś. Jeszcze przyszedł rachunek za telefon. 1600 zł. Stary jak to zobaczył, to mówi, że o kompie to sobie mogę pomarzyć. Słuchaj, wiesz co, jak się uczyszczę, nie chcę ci przeszkadzać. Może... Nie, to jest, wiesz, okej, nie ma problemu. No. Zrobię sobie przerwę, nic się nie stanie, nie? Mów, co tam u ciebie. Co u Maxa? A no byli u niego. Nie zdążył wszystkiego posprzątać i znaleźli parę płyt, jakiś tam sprzęt i zgarnęli wszystko, włącznie z Maxem. Wow. A słuchaj, a jak się znalazłaś u tego Maxa? A no pamiętasz, jak roznosiłam ulotki. No. Wpadłam przez przypadek na Maxa, ten się pyta, ile zarabiam i czy chciałabym więcej. No to ja żebanie. On mówi, że od każdego klienta na kompa odpali mi procent. No i tak to się zaczęło. Potem jeszcze płyty do tego doszły. Także w sumie było nieźle. Tylko on zaczął kręcić, mnie wkręcać na kasę i dobrze się stało, tak jak się stało. A ten komis to był jego?
Oficjalnie należał do Leona, tylko że ja z Leonem podlegaliśmy pod Maxa. No a Max miał nad sobą centralę. To niezły przekręt był. Ej, Bernie, nawet nie wiesz, ile ja nerwów się przy tym wszystkim nażarłam. Zawsze jak było coś nie po myśli Maxa, to trzeba było to naprawić. Okej, która godzina? 20:10. To ja będę się zmywać, umówiłam się. Aha, dobra, ale to słuchaj, jak będziesz miała jeszcze chwilę, to wpadaj do mnie, pogadamy, nie? Sorry jeszcze raz za wszystko. No, nie ma problemu. No, to lecę. No, pa. Halo, Simon? Cześć, Bernie mówi. Słuchaj, masz może wolnego kompa? Serio? Ej, a słuchaj, a mógłbym przyjść do ciebie? No dobra, dobra, ja będę tak za jakieś 20 minut. No pewnie. Jasne, że tak, dobra. No, no to cześć, hej. Jeżeli w Państwa otoczeniu dzieje się coś, co warto pokazać lub o czym warto powiedzieć, prosimy o informowanie nas o tym drogą mailową na adres kontakt@sieradzkatv.com lub pod numerem telefonu 43 650 65 00. Zapraszamy również na naszą stronę internetową www.sieradzkatvmedia.com oraz na nasz profil na Facebooku. Dziewiątego grudnia będzie już taki przysmak teatralny z Teatru Jaracza pod tytułem Karamazow w oparciu o książkę Bracia Karamazow. A 8 grudnia będzie można tutaj przyjechać. Zawsze to jest pełny teatr, ponieważ odbędzie się przegląd twórczości artystycznej przedszkolaków Szkatuła Krasnala. A 12 grudnia znowuż możemy posłuchać naszych małych uczniów z klas od pierwszej do trzeciej klasy w turnieju sztuki recytatorskiej. Klub sportowy Warta Sieradz wraz z kibicami już po raz kolejny organizuje zbiórkę darów dla podopiecznych Domu Dziecka w Tomisławicach. Zbierane są środki higieniczne takie jak mydła, pasty do zębów, żele pod prysznic, dezodoranty w kulce, maszynki i pianki do golenia, proszki do prania i płyny do płukania, a także artykuły szkolne oraz słodycze. Każdy, kto chce wesprzeć akcję, proszony jest o przynoszenie darów do City Fitness Club przy Placu Wojewódzkim 6. Dary zbierane będą do 12 grudnia w godzinach otwarcia klubu. Od poniedziałku do piątku od 8 do 22, a także w soboty od 10 do 16. Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców i osoby prywatne. Nasza oferta w atrakcyjnych cenach. Ogłoszenia planszowe, spoty reklamowe, ogłoszenia drobne. Szczegółowych informacji udzieli Państwu dział reklamy pod numerem telefonu 604 109 686 lub 43 650 65 00. Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.sieradzkatvmedia.com w zakładce reklama. Daj sobie szansę, z nami możesz więcej. Wspólnie dotrzemy do Państwa klientów. Zapraszamy. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na przegląd wydarzeń mijającego tygodnia już w piątek o godzinie 18. Zachęcam również do oglądania pasma wspólnego telewizji Wektra. Mikołajkowy weekend w Uniejowskich Termach? Tak!
Odwiedź kompleks termalno-basenowy w Uniejowie w dniach od 6 do 8 grudnia i skorzystaj ze wspaniałych atrakcji. W programie spotkanie ze świętym Mikołajem, wspólne ubieranie choinek, żywa szopka i jarmark bożonarodzeniowy. Miłośników jazdy na łyżwach na pewno skusi lodowisko, a dla dzieci w czapkach Mikołaja darmowe wejście na basen i mnóstwo innych atrakcji. Od 6 do 8 grudnia zapraszamy do Uniejowa. Ekowiatr, spółka jawna, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Przyjdź lub zadzwoń i zapoznaj się z naszą ofertą. Sieradz, ulica Jana Pawła II, 52/23, na pierwszym piętrze. Zduńska Wola, ulica Piwna 2. Łask, ulica Marii Skłodowskiej-Curie, 4/3. Z nami możesz więcej. Od poniedziałku do piątku Ekowiatr zaprasza. KM Okno. Firma z wieloletnią tradycją, najlepsza jakość, ciepło i elegancja. W naszej ofercie drzwi i okna energooszczędne, markizy, moskitiery, żaluzje, rolety i bramy garażowe. Przyjdź do nas. Sieradz, Aleja Pokoju 7A/1. Telefon 43 822 17 59 lub 533 980 490. Adres strony internetowej www.km-okno.pl. Zapraszamy. Rozkojarzony, to możesz być w domu. Na drodze uważaj na innych i respektuj ich pierwszeństwo. Każdego roku w województwie łódzkim na pasach potrącanych jest ponad 500 osób. W zdecydowanej większości z winy kierowców.